Podstawą do złożenia reklamacji jest niewywiązywanie się przez biuro podróży z umowy o świadczenie usług turystycznych. Więc zanim podpiszemy taką umowę, warto ją dokładnie przeczytać. Warto sprawdzić, czy przedsiębiorca turystyczny wywiązuje się z obowiązków, które nakłada na niego prawo, a prawo nakłada na niego obowiązek ujęcia w umowie o świadczenie usług turystycznych szeregu punktów. Między innymi należy dokładnie określić termin rozpoczęcia wycieczki, termin jej zakończenia. Należy określić środek transportu, czyli na przykład samolot, klasę tego środka transportu, czyli na przykład w jakich warunkach będziemy lecieli tym samolotem, bądź też na przykład, jeżeli to będzie autobus, klasę tego autobusu. Oczywiście powinna być tam też określona kwestia noclegów, czyli powinno być dokładnie określone, w jakim hotelu będziemy spędzali wakacje z biurem podróży. Powinno być też określone, jakie posiłki będziemy spożywać i jeszcze szereg innych kwestii. Możemy reklamować każdy element umowy, czy też niezgodność z umową o świadczenie usług turystycznych. Czyli na przykład, jeżeli w umowie o świadczenie usług turystycznych jest napisane, że nocleg jest zagwarantowany w hotelu trzygwiazdkowym, a przyjeżdżając na miejsce okaże się, że hotel jest dwugwiazdkowy, no to oczywiście jest to podstawą do złożenia reklamacji. Na przykład, jeżeli w umowie o świadczenie usług turystycznych jest napisane, że odległość hotelu od plaży to 500 metrów, a hotel jest odległy o kilometr albo i więcej, jest to podstawa do złożenia reklamacji i domagania się obniżenia ceny wycieczki.